Dobry wieczór, witam Was wszystkich, moi drodzy kochani, serdecznie zapraszam przed monitory. Moi drodzy, niepłodność nie musi oznaczać od razu zapłodnienia pozaustrojowego. To choroba, którą jak każdą inną leczy się, stosując metody od najmniej inwazyjnych po te, które są ostatecznością. Wiele par po niepłodności doczekuje się ciąży bez pomocy in vitro. Ale są i takie, dla których zapłodnienie pozaustrojowe jest jedyną szansą na posiadanie dziecka. A wszystko zależy od przyczyn niepłodności. Dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn. O tym, kiedy in vitro jest potrzebne, a kiedy nie, jakie przyczyny niepłodności jednoznacznie kwalifikują parę do rozpoczęcia starań się o ciążę metodą in vitro, a które warto leczyć inaczej, mając nadzieję i szansę na ciążę naturalną. Porozmawiamy dziś o tym z doktorem nauk medycznych Grzegorzem Rugaczem, specjalistą ginekologiem, położnikiem, ekspertem i specjalistą leczenia niepłodności, a także dyrektorem medycznym Kliniki Bocian. Dowiecie się, jak leczyć poszczególne przyczyny niepłodności, jakie są szanse na uzyskanie ciąży naturalnej, ale także przy jakich schorzeniach nie warto czekać z decyzją o zapłodnieniu pozaustrojowym. Zapraszam mojego eksperta. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór, witam panią, pani Sylwio i witam wszystkich naszych słuchaczy i tych, którzy patrzą na monitor. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie doktorze. Może zacznę od takiego trochę innego tematu, gdyż rzeczywiście została nas teraz fala kolejnej, kolejnej już właśnie fala właśnie naszej pandemii. Jak teraz funkcjonuje klinika? Czy są jakieś obostrzenia specjalne? W tej chwili funkcjonujemy w zasadzie według zasad, jakie wypracowaliśmy na początku pandemii, czyli stosujemy obostrzenia w postaci zapobiegania rozszerzaniu się zakażenia poprzez noszenie maseczek, dezynfekcję. Ograniczamy do minimum skupiska pacjentów, czyli próbujemy przyjmować pojedynczo tam, gdzie jest to konieczne, tylko przyjmujemy dwie osoby w parze naraz, a tak staramy się przyjmować pojedynczo. Poza tym pracujemy normalnie w zasadzie, zarówno czasowo, jak i zabiegi wszystkie idą normalnie, przyjmujemy pacjentów normalnie, no bo już powoli się przyzwyczajamy, że jest to pandemia, która jednak z nami będzie i musimy nauczyć się z tym żyć i trzeba przechodzić do normalności, traktować to jako jedną z sąsiadujących chorób, które są tak jak grypa po prostu. Panie doktorze, zapewne są też pacjentki, które u Państwa się leczą. To jeszcze jakby Pan przybliżył, jak teraz wygląda właśnie in vitro u Państwa. Czy partner może być w trakcie procedury? To znaczy staramy się ograniczyć wizyty takie, żeby, bo tu nie chodzi tylko o pacjentów, chodzi również o personel. My też jesteśmy narażeni może bardziej nawet niż inni, niż pacjenci na zakażenie. Też mamy swoje rodziny, mamy swoich bliskich, czasami w zaawansowanym wieku i tutaj prosimy o wyrozumiałość pacjentów również, że na przykład życzymy sobie, żeby przyjmować pacjentów pojedynczo, czyli na przykład samą pacjentkę w sytuacji, jeśli nie ma konieczności obecności partnera. Jeśli taka konieczność istnieje, my widzimy medyczne uzasadnienie takiej konieczności, przyjmujemy całą parę. Jeśli nie, to niestety, ale odmawiamy przyjmowania obojga naraz. Wszystkie programy, wszystkie zabiegi idą normalnie, natomiast przynajmniej staramy się zabezpieczyć, żeby zarówno pacjentki, które są w trakcie zabiegów, jak i personel nie był nadmiernie narażony na zakażenie. Czyli trzymamy dystans, maski, dezynfekcja. Kończymy wizyty u pacjentów, którzy są zarażeni, tak samo jak w personelu, ktoś ma dodatnie testy, idzie na kwarantannę, więc to jest normalne zachowanie, tak jak wokół nas wszędzie. Ja jeszcze tylko dodam, że serdeczna taka prośba o wyrozumiałość też w stosunku do tego, żeby faktycznie, jeżeli jest taka przesłanka i prośba właśnie od pana doktora, że prosi się o jedną osobę w gabinecie, to żeby też być wyrozumiałym. Chrońmy siebie sami nawzajem też, tak? Żeby nie było kłótni, awantur, bo wiem, że do tego też czasami dochodzi. No to nikomu nie pomaga.
Pani Sylwia, tak ad vocem, tak króciutko, no miałem taką sytuację, że nawet w Warszawie akurat było, że pan doktor nie za bardzo chciał się zgodzić na przyjęcie całej pary, powstało wielkie zamieszanie, awantura i tak dalej. I ten mój kolega mówi do mnie, słuchaj, no mówi, ja mam, mówi, starszych rodziców, jak ja się zakażę, zwiększam ryzyko, to zwiększam ryzyko również swojej rodziny. No więc ta troska musi być w obie strony. To nie może być tak, że tylko pacjent ma prawo być zdrowy. Służba zdrowia, czyli my zajmujący się pacjentami też mamy takie prawo. Dokładnie tak. Pamiętajcie, że lekarze przyjmują pacjentów w dużej też ilości. Musimy się zabezpieczać, musimy zabezpieczać innych też pacjentów. Panie doktorze, dobrze, dzisiaj temat ważny, poważny, na który na pewno nie jedna tutaj pani, panowie wiem, że też nas oglądają. Był przepiękny komentarz, ale to może na końcu przeczytam taki właśnie o pana osobie, to sobie pozwolę na końcu przeczytać. Już będę nerwowy przez samochód. Nie, proszę nie być, nie, absolutnie, nie w tą stronę. Witam was serdecznie, Ewa, Ak, widzę was wszystkich, widzę te osoby, które do nas cały czas dołączają. Oczywiście zostawiajcie swoje pytania, jak najbardziej będę przekazywać naszych specjalistów. Z góry serdecznie dziękuję wszystkim administratorom grup zamkniętych. Ja tam również umieszczam te filmy, tam również streamujemy, za co bardzo dziękuję, bo jeszcze raz będę powtarzać, ta wiedza rzetelna, którą możemy realizować właśnie we współpracy z takimi ekspertami, jest na wagę złota, więc dotarcie z taką wiedzą ekspercką, no nic, tylko korzystać, że tak powiem, ale z drugiej bardzo strony nam zależy, żeby właśnie ta wiedza taka prawdziwa szła, a nie zakłamana, tylko właśnie ta prawdziwa, rzetelna, żebyście wiedzieli dobrze. No właśnie, i od razu tak przeskoczę troszeczkę na pytanie, panie doktorze, bo jednym z takich pierwszych pytań, które bym panu chciała zadać, powiem tak, ja jako osoba, która też przyszła w niepłodność, leczyłam się w klinice ostatecznie, no właśnie, kiedy usłyszałam, że już tutaj lekarz w gabinecie ginekologicznym nie jest w stanie nic ze mną zrobić więcej. I właśnie fajnie, bo to trafiłam na wspaniałego lekarza, powiedział, że już teraz musi mnie oddać w ręce specjalistów medycyny rozrodu. No poczułam, powiem, strach i lęk, tak? Pewnie to też strach przed tym, żeby się przyznać, że o Jezu, coś ze mną jest nie tak. Ale z drugiej strony, potem jak się zaczęłam zastanawiać, to sobie myślę, chyba nie boję się chyba, że coś jest ze mną nie tak, tylko właśnie bardziej właśnie, że takie fatum jest, jakiś fatum, nie wiem, pogłoski, tak się mówi, że w klinice leczenia niepłodności, ciach, od razu jest in vitro. No właśnie, to zmierzmy się z tym, panie doktorze, czy to właśnie tak jest, że jak para idzie do kliniki leczenia niepłodności, to od razu jest in vitro. Czy pan się też z tym spotyka w ogóle, z czymś takim? Pacjenci też panu o czymś takim mówią? Myśmy się umawiali na początku, że będziemy tak rozmawiać trochę na luzie, czyli bez jakichś wyliczanek naukowych, bo chyba nie o to nam chodzi w konwencji tego webinaru, więc powiem w ten sposób. Bardzo dużą rolę w tym, co się usłyszy w gabinecie lekarskim, odgrywa doświadczenie lekarza. I jestem o tym naprawdę po wielu latach pracy i po tysiącach pacjentów, z którymi miałem kontakt, jestem coraz bardziej przekonany, że to jest jeden z mocniejszych czynników, które decydują o właściwym postępowaniu z parą. Oczywiście dysponujemy w tej chwili wieloma metodami diagnostycznymi, które przybliżają nas do rozpoznania, jaka może być przyczyna, ale cały czas jednak ten czynnik takiej niewiedzy jest dosyć, obszar niewiedzy jest dosyć duży w przypadku niepłodności. I no nie jest tak, że każda para, która wchodzi, to słyszy tylko in vitro, chociaż na przykład w moim przypadku jest to dosyć częste. Ja to trochę tłumaczę sam sobie tym, czasami sam się zastanawiam, czy nie za często te in vitro od razu, powiedzmy, proponuję pacjentom, ale tłumaczę to tym, że na przykład no, do mnie większość pacjentów trafia już jakichś takich z przejściami, czyli już z jakimiś doświadczeniami, z długim stażem niepłodności. Wtedy ta decyzja jest szybsza. Natomiast oczywiście nie od razu in vitro, trzeba zrobić te podstawowe badania, które mówią o jakości zdrowia reprodukcyjnego u pacjentki, u partnera i wtedy uczciwie podpowiedzieć pacjentom, w jakim kierunku możemy iść i podpowiedzieć również, jakie mamy szanse, jakim sposobem postępowania, bo czasami albo pacjenci nie mają czasu, albo jest bez sensu czekać na metody bardziej zaawansowane.
Powiem tak, jak była taka modna ta akcja naprotechnologii, która na szczęście powoli ucichła i to wszystko samo jakoś tam powoli dochodzi do normy, to ja miałem takie zdanie, że ja nie mam nic przeciwko naprotechnologii, bo ja siebie też uważam za naprotechnologa, bo każdą parę, która przychodzi do mnie, ja podchodzę do niej na początku tak jak naprotechnolog. Czyli staram się wyjaśnić te podstawowe rzeczy, te takie abecadło. Jakość nasienia, zaburzenia hormonalne, budowa narządu rodnego, no to wszyscy pacjenci, którzy się parają z kłopotem z zajściem w ciąży, wiedzą o czym mówię. I na tej podstawie buduję swoją opinię o danej parze, który sposób byłby najlepszy. Czyli nie od razu in vitro, ale tak jak pani wspomniała na początku, też są sytuacje, że czasem od razu in vitro. Czas odgrywa rolę i wiek pacjentów odgrywa rolę. To już wspominaliśmy 2 tygodnie temu i jeszcze raz to będę do znudzenia powtarzał. Czas trwania związków w przypadku decyzji odgrywa bardzo istotną rolę. Co innego, jeśli ktoś próbował pół roku i wszystko jest dobrze, a nie ma ciąży, to jest inna diagnoza. A co innego, jeśli ktoś żyje ze sobą 10 lat bez antykoncepcji i nawet jeśli się nie starali za mocno o ciążę, jeśli nie monitorowali owulacji, nie sprawdzali nasienia i w pierwszych badaniach wychodzi, że wszystko dobrze, to diagnoza może być diametralnie różna u takich pacjentów. Więc nie ma jednego złotego środka. Trzeba się jednak poddać trochę doświadczeniu lekarzy, którzy się tym zajmują. I to, co mnie czasem może nie tyle drażni, co albo drażni, co tam będę się tu krygował. Jak z pacjentami rozmawiam, a moja koleżanka to pół roku poleczyła się i zaszła w ciążę. No więc pacjenci muszą też zdecydować, czy chcą się leczyć z informacji wyrwanych, czy chcą się leczyć u specjalistów, którzy mają na przykład setki albo nawet więcej niż setki doświadczeń z innymi parami. No to taka opowieść o tym, czy od razu mówię. No właśnie, tu pan poruszył fajną właśnie to, co pan powiedział na samym końcu, bo często panie, no mam PCOS, dobra, jej się udało, no to przecież musimy tą samą drogą iść leczenia, to tak przecież nie wygląda, bo każdy przecież jest inny, prawda, inna konstrukcja człowieka i niestety to, co jednemu przyniosło efekt, drugiemu no niekoniecznie, wręcz w drugą stronę może być. Fajnie, podoba mi się to, co pan powiedział, panie doktorze, o tej naprotechnologii, super i to jest świetne, że właśnie w klinikach leczenia niepłodności, uwaga, uwaga, ten, kto się boi, to jest bardzo ważne, co pan doktor powiedział. Kliniki leczenia niepłodności właśnie zaczynają od takiej naprotechnologii, od tych najprostszych takich właśnie, od takich najprostszej diagnostyki. No właśnie, panie doktorze, jeżeli taka para przychodzi do pana, pan ma już te cięższe takie przypadki, no bo nie ukrywajmy, jest już pan znany bardzo, pana nazwisko i pana doświadczenie, dlatego panu się dostają takie ciężkie przypadki. Ale to się dostaje najlepszy, dostaje takie przypadki. Ale panie doktorze, jeżeli przychodzi do pana taka para, czy ona ma już wziąć jakieś wyniki badań, jeżeli ona po prostu przychodzi po raz pierwszy, czysta w ogóle zupełnie jakaś para, która przychodzi po raz pierwszy do kliniki leczenia niepłodności, czy ona, żeby przyspieszyć takie badania, żeby usłyszeć właśnie od pana, no właśnie może te dobre wieści, że tu nie będzie, Bóg wie co, potrzebne i tak dalej, bo ludzie idą po prostu na tą pierwszą wizytę, idą z duszą na ramieniu, nie ukrywajmy. Oni chcą jakby przyspieszyć, żeby usłyszeć, co im jest. To czy oni mogą już wziąć jakieś wyniki badań do pana? Oczywiście zawsze należy to, co się ma w domu wziąć. Natomiast jeśli są jakieś badania gdzieś po innych klinikach w ciągu lat rozrzucone i mamy poświęcić swój czas i trud na ściąganie tych badań, to moim zdaniem jest to bez sensu. Ponieważ większość rzeczy, które są potrzebne do podjęcia decyzji, my jesteśmy w stanie wykonać tak naprawdę w ciągu 2-3 godzin we własnej klinice. Jeśli pacjent, para przyjdzie i jest gotowa na oddanie nasienia, w ciągu 1,5 godziny oznaczamy podstawowe badanie nasienia. Jeśli trzeba pogłębić to badanie, jesteśmy w stanie w ciągu 1 dnia otrzymać wynik pogłębionego badania, na przykład o defragmentację czy te związania. Badania hormonalne jesteśmy w stanie zrobić w ciągu godziny, więc tak naprawdę w ciągu 2-2,5 godziny pobytu w klinice pacjent jest w stanie wykonać te podstawowe badania, które lekarzowi są potrzebne, plus USG oczywiście, które są potrzebne do postawienia pierwszej diagnozy i wyznaczenia ścieżki postępowania. Więc te wszystkie badania, które były robione, tak,
ale jeśli ma pacjent walczyć o nie, ściągać gdzieś powiedzmy hormony sprzed 3 lat, to nie ma, tak naprawdę nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, bo my AMH czy hormony płciowe jesteśmy w stanie oznaczyć na bieżąco i ja mam świeży wynik. Dla mnie czasem jest łatwiej zrobić u siebie i mieć świeży wynik adekwatny do danego momentu, jak robię za chwilę USG, oceniam jajniki, to jest to prostsze niż pacjent przychodzi z wynikami sprzed roku, twierdzi, że on już te wyniki robił, no a jak ja mówię, że no to zróbmy na świeżo, no to jest to traktowane jako troszeczkę takie powiedzmy może wyrwanie pieniędzy poprzez wykonywanie badań. Jeśli można takie badania odpuścić na świeżo, to oczywiście robimy to, ale czasem one są potrzebne do postawienia lepszej diagnozy. W związku z powyższym na pewno warto mieć jakieś protokoły operacyjne. Warto wiedzieć, co było operowane, w jaki sposób i jakie jest rozpoznanie histopatologiczne tych zabiegów, jeśli były. Plus te podstawowe badania, które są. Natomiast nie walczymy o to wszystko tak, żeby zajmowało to dużo czasu. Zrobimy wszystko na miejscu. Panie doktorze, co powinien taki pacjent przyznać się? Do czego powinien przyznać się też? Bo czasami pacjenci po prostu też nie wiemy, o czym powinniśmy jeszcze pana poinformować. Przenosimy cały stos właśnie tych wszystkich wyników, ale co dla pana jest równie istotne? Czy na przykład, nie wiem, że mąż przeszedł świnkę w młodym wieku albo coś w tym stylu. O czym powinniśmy pana jeszcze poinformować? W zasadzie o wszystkim, nie zawsze to jest wygodne w momencie, kiedy siedzi obok partner. I to zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Dlatego te przyznawanie się, kiedyś to u ginekologa takiego leczącego niepłodność, to pacjentka się zachowywała może bardziej, że tak powiem, byle mniej jako księdza. Natomiast w tej chwili, jak przyjmujemy parami, bo były takie czasy, że przyjmowaliśmy, że nie było modne, że mężczyźni wchodzili na wizyty z kobietami. W tej chwili jest to po prostu standard absolutny i wręcz panowie się domagają. Dobrze, no jak tak są, niech tak będzie. Natomiast czasem, co jest ważne? Ważne jest, jakie było dotychczasowe postępowanie leczenia, ale w sensie takim, jeśli ktoś miał Clostridium baggett słynny albo lamette, czy jakieś inne metody pobudzania owulacji przez rok czy dwa, czasem zdarza się, że nawet dłużej, to trzeba to powiedzieć, bo czasem w trakcie wywiadu to u nich ucieka. A to są bardzo ważne informacje. Jeśli była jakaś histeroskopia i nie wiemy, czy była, bo pacjentka tego nie powie, to są ważne informacje. Jeśli były ciąże na przykład i są przemilczane, to też są ważne informacje, bo inaczej traktujemy sytuację, jeśli były ciąże, były poronienia na przykład, a inaczej sytuację traktujemy, jeśli w ogóle nie doszło nigdy do ciąży. No z takich rzeczy to operatywa właśnie, jakie leczenie było, jakie stymulacje, ile to trwało, stany zapalne, czy były. Podstawowe rzeczy, tak naprawdę w wywiadzie normalnie to wychodzi, ale czasami nie udaje się tego od pacjentów uzyskać i wychodzi to po jakimś czasie, czasem już kiedy popełnimy błąd w diagnozowaniu albo postępowaniu. No właśnie, żeby to uprzedzić i nie błądzić, to warto się przyznać, tylko tak jak mówię, no my czasami pacjenci po prostu nie wiemy też. Łucja, zaraz zadam panu doktorowi twoje pytanie, bo właśnie już idę właśnie z tym pytaniem o te takie twarde, panie doktorze, wskazania do in vitro, ale tutaj jakby pan mógł właśnie powiedzieć od strony, tak z podziałem trochę, kobieta, mężczyzna. No, bardzo dobry podział. Ja bym jeszcze powiedział, drugi podział bym rzucił taki na użytek typowo dla pacjenta, bezwzględne wskazania i względne. No bo bezwzględne u kobiety to takie, jak nie ma jajowodów. Albo są tak zniszczone, że nie są w stanie spełnić swojej roli. Jest to bezwzględne wskazanie do programu in vitro. Bezwzględnym wskazaniem u mężczyzny jest brak plemników w nasieniu. W nasieniu, bo jeśli nawet jest 2 miliony czy milion, to wiem z doświadczenia, że ciąże w takich sytuacjach są możliwe. Chociaż statystycznie rzecz biorąc, prawdopodobieństwo uzyskania ciąży jest minimalne. I oczywiście, że taka ilość plemników w nasieniu jest wskazaniem do in vitro, ale to są względne wskazania, nie bezwzględne. Czyli bezwzględne, brak jajowodów i u mężczyzny brak nasienia. Brak plemników w nasieniu, o tak, brak plemników, bo te plemniki mogą być w jądrze i w programie in vitro my sobie z tym problemem poradzimy. To są bezwzględne. Względne, no to cała reszta. I tutaj w zasadzie można to określić jednym słowem. Program in vitro trzeba robić wtedy, jeśli nie udaje się uzyskać
ciąży w sposób naturalny bądź przy pomocy środków farmakologicznych, operacyjnych. Czyli jeśli mamy endometriozę zaawansowaną, to jest skazanie do in vitro, a nawet endometrioza rozsiana niezaawansowana przy dłużej trwającej niepłodności też jest skazaniem do in vitro. Jeśli mamy kłopoty owulacyjne, których nie potrafimy pokonać lekami pobudzającymi owulację, to jest skazanie do in vitro. To znaczy my możemy pokonywać te problemy, my możemy uzyskiwać owulację nawet przez 10 cykli, ale jeśli nie ma ciąży po takiej ilości stymulacji, jest to wskazanie do in vitro. Często nie uzyskujemy ciąży w przypadku wad narządu rodnego, na przykład macicy jednorożnej albo macicy podwójnej, bo takie są schorzenia również wrodzone genetyczne. Dużo łatwiej jest uzyskać ciążę w programie in vitro u takich kobiet. Co jeszcze u kobiet? No, jeszcze in vitro jest skazane jeszcze też, można powiedzieć, w sposób bezwzględny w przypadku chęci zachowania płodności u wszystkich pacjentek, czyli cała onko. Cała onkologia u kobiet z nowotworami, które mają iść na leczenie onkologiczne. Więc też to jest wskazanie do in vitro. Wskazanie tam, gdzie mamy wskazanie do badań preimplantacyjnych, czyli przy zaburzeniach genetycznych u partnerów, czy to translokacje, czy choroby monogenowe, które powodują trwałe uszkodzenie dziecka. Jeśli chcemy, żeby dziecko urodziło się bez tej wady, czyli jeśli wykonamy badania preimplantacyjne, też możemy zrobić to tylko stosując metodę in vitro. No to są tego typu wskazania ze strony kobiet. Natomiast ze strony mężczyzn, no to na pewno słabe parametry nasienia plus długotrwająca niepłodność. I to z jednej i z drugiej strony. Ja tu dam pytanie o Łucji, takie właśnie padło męskie. Czy u męża właśnie te sperma IgG 100% może być bezpośrednim wskazaniem do in vitro? Czy należy w takim przypadku poszerzyć diagnostykę u partnera? Pewnie akurat tej pani, żeby odpowiedzieć, na pewno są badania ogólne, badania nasienia, więc trzeba by znać ilość plemników, ruchliwość plemników, morfologię plemników. Do tego test wiązania na pewno warto by zrobić defragmentację i wtedy podjąć decyzję. Natomiast zwykle bywa tak, że jeśli długo trwa niepłodność, to również ten test, który akurat tutaj pacjent wykonał, jest takim podparciem do decyzji o in vitro. Panie doktorze, wspomniał Pan właśnie o badaniach preimplantacyjnych. Chciałabym się zapytać, bo często też Panie pytają, czy robić w ogóle kariotypy przed in vitro, po co to jest właśnie, często też słychać pogłoski, no po to to jest zrobione, żeby właśnie, jeżeli ktoś ma zaburzenie jakieś, nie wiem, genetyczne, właśnie wykluczyć. Jak to jest z tym kariotypem? Powinno się go robić, nie powinno? Co on nam mówi? Naprawdę powinno się kariotyp robić przed każdym programem in vitro. My tego nie zalecamy, głównie ze względów finansowych, bo jeśli nie ma podejrzenia do nieprawidłowości genetycznych, no to nie jest to badanie takie bezwzględnie konieczne. Tym niemniej no są kraje na świecie, gdzie jest to badanie wejściowe do wykonania programu in vitro. I koszt w tej chwili kariotypu nie jest na tyle duży, żeby takich badań nie robić. Ja osobiście tego nie wymagam bezwzględnie, robię, zlecam to wtedy, kiedy mam długo niewyjaśnioną niepłodność bądź podejrzewam jakieś zmiany genetyczne u pacjentów, wtedy zlecam te kariotypy. Bądź na przykład mamy niepowodzenia w rozrodzie w postaci poronień, w postaci słabych rozwojów zarodkowych przeprowadzonych w programie in vitro. Także jest to badanie, które jest warte uwagi, bo to badanie nie drożej kosztuje niż badanie nasienia szersze. Ono jest tańsze nawet, około 450 zł chyba w tej chwili kariotyp kosztuje. I można by to zrobić i mieć to z głowy, bo jest to badanie podstawowe absolutnie, a tych schorzeń nie jest wcale tak mało.
Panie doktorze, badanie preimplantacyjne. Oglądają nas panie, które czasami po raz pierwszy na przykład wchodzą na nasz kanał i widzą i nie wiedzą, po co to się robi. Jakby pan był uprzejmy właśnie szerzej to wytłumaczyć, tak? Że jeżeli ktoś ma w rodzinie na przykład, nie wiem, pojawił się zespół Downa, tak? To warto coś takiego zrobić. Znaczy badania preimplantacyjne w zasadzie są dwie grupy badań. Pierwsze to jest badanie ilości chromosomów. I wiemy, że tam, gdzie są nieprawidłowe ilości chromosomów, to dochodzi do poronienia i albo na przykład do urodzenia dziecka nieprawidłowego typu z zespołem Downa. Więc możemy to na etapie zarodka już znaleźć i taki zarodek, mówiąc brzydko, wykluczyć. Drugi typ badań preimplantacyjnych służy do znalezienia mutacji w genach, które powodują choroby monogenowe, czasem o bardzo ciężkim przebiegu. I po to się wykonuje te badania. Jest pewien problem z tymi badaniami, ponieważ zwłaszcza z ilością chromosomów, czyli z aneuploidią, występuje tak zwany mozaicyzm, czyli w zarodku mogą być i prawidłowe komórki, i nieprawidłowe. I około 20-25% tych zarodków, które są odrzucane, dają ciążę później i te ciąże rozwijają się prawidłowo. Zresztą w badaniach na łożyskach też wychodzi właśnie ten mozaicyzm, czyli nieprawidłowa liczba chromosomów, więc gdzieś są mechanizmy obronne przed takimi nieprawidłowymi podziałami na wczesnym etapie, więc jest to problem na dłuższą dyskusję, jeśli chodzi o badania genetyczne. Wykonujemy je po to, żeby transferować bardziej pewny zarodek, o tak bym powiedział, nie w 100% pewny. Nie wierzcie Państwo w taką sytuację, że jak przebadamy genetycznie zarodek, to dziecko urodzi się zdrowe. Mamy większą szansę na urodzenie zdrowego dziecka, ale nie mamy pewności. Natomiast jest niewielki również odsetek zarodków, które dałyby dobre ciąże, a my je odrzucimy po tych badaniach. Dziękuję. Panie doktorze, poronienia. Chciałabym, żeby też tutaj ten wątek troszeczkę rozwiać tu wątpliwości. Czy panie, które często właśnie, u których często dochodzi do poronień, to nie wiem, in vitro może bardziej zabezpieczyć, że nie dojdzie do tego poronienia? Sądzę, że tak, chociaż to jest temat do końca niezbadany albo może nieodpowiednio naświetlony. Wydaje mi się, że jeśli potrafimy wybrać do transferu zarodki, które rozwijają się dobrze na wczesnych etapach, czyli 2-3-5 dni, a mamy sposoby wyboru takich zarodków również poprzez odpowiednie inkubatory, na przykład embrioskop, który jest w stanie śledzić rozwój zarodków. Są już algorytmy, które w tym embrioskopie wskazują nam, który zarodek może być najbardziej prawidłowy, albo może inaczej, który ma najmniejszą szansę na posiadanie nieprawidłowości, więc in vitro daje tu przewagę, bo mając w hodowli 6 czy 5 czy 10 zarodków, no różnie bywa, ale powiedzmy te 6 ustawowe do 35 roku życia, no to mamy szansę jednak transferować lepszy zarodek o większym potencjale prawidłowego rozwoju. No dobrze, a teraz zadam takie pytanie, bo ono musiało paść i tutaj zadała je pani, która pod profilem jest czarna, taka nazwa. Czy jest właśnie szansa i sens podchodzenia do in vitro przy AMH 0,02? Czy możliwym jest uzyskanie komórki? No właśnie, co z tymi paniami, które mają no, niskie AMH? Ciężki temat. Jest to naprawdę niskie AMH. I jeśli należałoby znać również wielkość innych hormonów w trakcie rozpoczęcia stymulacji, czyli jeśli zaczynamy stymulację od drugiego, trzeciego dnia cyklu, od początku miesiączki powiedzmy, to oprócz tego AMH, które tutaj te 0,02 to jest bezwzględnie bardzo niskie AMH. I tutaj opierając się tylko na tym parametrze, to uczciwie należy powiedzieć, że prawdopodobieństwo uzyskania prawidłowej komórki, która w efekcie da prawidłowy zarodek, jest minimalne. To jest rzędu, nie wiem, 0,5%, może nawet mniej.
W ogóle uzyskanie komórki przy takim poziomie jest trudne, ale komórki możemy uzyskiwać, bo one jednak są, tylko one z reguły są uszkodzone. Natomiast mając dodatkowo wartości FSH, estradiolu, innych hormonów, w przypadku rozpoczęcia stymulacji można coś więcej powiedzieć. Tym niemniej, jak takie jest AMH, rokowanie nie jest dobre, niestety. Dobrze, takie kolejne moje pytanie. Zaraz dziewczyny was też dopuszczę. Ania, też masz bardzo fajne pytanie i zaraz je też przeczytam. Kolejne moje pytanie, no musi, bo to no, niepłodność hepatyczna to chyba częsta taka przypadłość. No właśnie, tu najczęściej pojawia się wątpliwości, czy brak zdiagnozowanych przyczyn jest wskazaniem do in vitro, bo jeśli nie wiadomo, dlaczego nie udaje się zajść w ciążę, to skąd wiadomo, że in vitro w ogóle pomoże? Jak to jest w tym przypadku? No tutaj trzeba się zdać trochę na to doświadczenie, o którym mówiłem pierwotnie, ale są również mamy po prostu sytuację wyjściową, trzeba rozpoznać, czyli czas trwania związku, nie znaleźliśmy żadnych innych przyczyn, czyli przyzwoite nasienie, prawidłowa budowa narządu rodnego, owulujące jajniki. Bierzemy pod uwagę jeszcze tak, czyli czas trwania związku, wiek w takiej sytuacji. No i jeśli to jest bardzo długie leczenie sposobami, powiedzmy, hormonalnymi, bez uzyskania ciąży, czy inseminacjami, no to in vitro jest wskazaniem. Tak samo jeśli w tej chwili dosyć częsta sytuacja, gdzie ludzie znajdują się w wieku 39-40 lat i współżyją ze sobą bez zabezpieczenia rok czy dwa i przychodzą i mówią, nie mamy ciąży. No nie jest to czas na czekanie na naturalną ciążę, mówiąc wprost. Zresztą definicje ESHRE są takie, że powyżej 38 roku w zasadzie nie powinno się w ogóle czekać, tylko powinno się proponować in vitro, jeśli brak ciąży. Jeśli mamy 6, 8, 10 cykli bez ciąży, w takim przypadku wskazane jest in vitro, bo to może uratować nam jeszcze szansę na uzyskanie ciąży. Czyli wiek, czas trwania związku. Jeśli wszystko inne jest dobre, tak jak pani wspomniała. No właśnie, panie doktorze, jak długo powinno trwać takie leczenie niepłodności, które nie jest jednoznacznym wskazaniem do in vitro, tak? No bo czas ma kluczowe znaczenie dla płodności, tak samo jak wiek pary. No na jakim etapie na przykład leczenia PCOS lekarz może zasugerować właśnie in vitro? Czy wcześniej warto spróbować na przykład też jeszcze inseminacji po drodze? Jeśli w trakcie tego leczenia zachowawczego uzyskaliśmy w miarę stabilizację hormonalną u pacjentki, czyli jesteśmy w stanie u niej uzyskać owulację, potwierdzoną owulację, nie taką, że był pęcherzyk i lekarz raz na miesiąc zobaczy pacjentkę, powie, no dobra, jest dobry pęcherzyk, leć do domu, tam zawołaj męża, bo mamy dobry pęcherzyk, starajcie się o ciążę. To dla mnie nie jest potwierdzenie owulacji. Nawet, powiedzmy, progesteron oznaczony w drugiej fazie cyklu, jeśli jest podwyższony, czy prawidłowy, no, można powiedzieć powyżej 10 czy 20, to też nie jest pewność, że owulacja była prawidłowa. Ja traktuję cykle w taki sposób, że jeśli je monitoruję porządnie hormonalnie i ultrasonograficznie, wtedy mogę uznać, że dobra, wiem, że owulacja była, albo że profil hormonalny w danym cyklu był na tyle prawidłowy, że jest możliwość uzyskania ciąży. Jeśli takich cykli, na przykład u pacjentki z PCO, o czym mówimy, mieliśmy 8, 10, 6 i nie było ciąży przy dobrym nasieniu, to byłbym za tym, żeby pójść dalej, czyli pójść w kierunku programu in vitro w takiej sytuacji. Oczywiście dodatkowe czynniki odgrywają rolę, czyli wiek pacjentki, jakość nasienia, bo tam też mogą być nieprawidłowości. Ale jeśli wszystko jest prawidłowe, tylko owulacja szwankuje, to jak wywołamy 10 cykli owulacji i nie ma ciąży, no to jest dosyć pokaźna liczba już przypilnowanych owulacji i chyba nie ma sensu dalej i brnąć w to, bo tracimy czas, nawarstwia się czynnik psychologiczny, stymulacje tak naprawdę w PCO też mogą kosztować, bo powinniśmy używać nie tylko tych tanich leków, ale również gonadotropin, które kosztują. Więc wyjdzie na to finalnie, że może się okazać, że in vitro jest metodą
wcale nie aż tak drogą, jeśli intensywnie prowadzimy na przykład rok czy dwa lata leczenia tego naprotechnologicznego, nazwijmy to, w skrócie. Panie doktorze, często też nasze panie mają endometriozę i to też często, to już są takie zaawansowane, tak, ten trzeci, czwarty stopień. Czy to już jest koniec też marzeń o dziecku właśnie metodą in vitro, czy jednak jest tu szansa powalczyć tą metodą? Też trudny temat, bo dużo jest zawsze uwarunkowań. Jeśli mamy czynnik męski, a w tej chwili czynnik męski jest naprawdę dosyć często spotykany. Jeśli mamy czynnik męski, endometriozę i mamy 2-3 lata współżycia ze sobą bez zabezpieczania się i nie ma ciąży, to nie ma na co czekać. Z endometriozą można zajść w ciążę w sposób naturalny, natomiast prawdopodobieństwo uzyskania tej ciąży niestety nie jest wielkie. I obawiam się, że lecząc z endometriozą na przykład po operacji jajnika, jeśli endometrioza była usuwane, były torbiele, mamy już niską rezerwę jajnikową i my skupiamy się na wystymulowaniu nowych pęcherzyków, w takim przypadku trochę tracimy czas i tracimy rezerwę jajnikową potrzebną do programu in vitro. Generalnie rzecz biorąc, endometrioza to jest wskazanie do in vitro. Nie musi to być po prostu z automatu, trzeba rozważyć całość sytuacji, ale jest to wskazanie do in vitro. Najczęściej udaje się ją pokonać poprzez in vitro. I jeszcze jedna rzecz, którą chciałem nadmienić, że jeśli uzyskamy ciążę, to jest to najlepszy sposób na leczenie endometriozy. I kolejne ciąże mogą się pojawić same, już bez leczenia, jeśli warunki będą spełnione, pozostałe. Także ta pierwsza ciąża jest najtrudniejsza, to też czasem jest czynnik, który popycha mnie w kierunku sugerowania pacjentom, żeby jednak poszli szybciej do in vitro, później może się to wszystko ładnie skończyć ciążą naturalną przy następnej próbie. Panie doktorze, ile razy podchodzić do takiego in vitro? Do skutku. No dobrze, ale jakie postępy trzeba na przykład robić pomiędzy procedurami? Tutaj też trochę się odwołam do swojej praktyki, bo w tej chwili mamy bardzo niecierpliwych pacjentów. Tak cały świat chyba wygląda trochę. To nie są, wszyscy jesteśmy bardziej niecierpliwi. To nie tylko pacjenci, nie tylko w leczeniu niepłodności, ale to nie są ci ludzie, którzy byli 20 lat temu. Pamiętam pacjentów, którzy przechodzili po kilkanaście programów zakończone sukcesem i urodzonymi zdrowymi pociechami. No i wyobraźcie sobie Państwo teraz taką pacjentkę 13 czy 14 programów in vitro. A takie przykłady były w latach 90. na początku powiedzmy tego wieku. W tej chwili ja sobie nie wyobrażam, że pacjentka miała kilkanaście programów, bo albo uzyskujemy wcześniej ciążę, no albo szybciej pacjenci zdecydują się na przykład na komórkę dawczyni bądź na nasienie dawcy, bo to są jakieś tam alternatywy. Tym niemniej rozsądne, już wracam teraz bezpośrednio do pytania, rozsądne wydaje się, że 4-5 programów to nie jest liczba, która powinna nas przerażać. I nie jest to liczba, która powinna stworzyć jakieś spustoszenie w organizmie kobiety, pod jednym warunkiem, że są to programy, które są przechodzone w sposób normalny, czyli nie ma jakichś dramatycznych hiperstymulacji, bo to jest, nie? Główny powiedzmy czynnik, który może nas przerażać. Druga sprawa, jeśli uzyskujemy cokolwiek w tych programach, czyli uzyskujemy jakieś komórki, na przykład po wystymulowaniu kobiety, które dają nam szansę na uzyskanie zarodków. W drugą stronę może być sytuacja, że my mamy komórki, a nasienie jest tak niskiej jakości, albo to niekoniecznie jest związane z wynikami nasienia, tylko na przykład przez 3 podejścia czy 4 nie uzyskujemy żadnych przyzwoitych zarodków do transferu albo w ogóle, no to też trzeba się zastanowić, czy to kontynuować. No to są takie już bardzo indywidualne uzależnienia, ale moim zdaniem 4-5 programów to spokojnie można założyć. W zasadzie rachunek prawdopodobieństwa mówi nam, że my powinniśmy zrobić w
cztery programy, żeby sprawność, czyli skuteczność programu in vitro mogła się w pełni wypełnić, no bo mamy około 35% szans w dobrych warunkach na jeden transfer przy pojedynczym zarodku transferowanym. Więc musimy zrobić te cztery razy, żeby te 100% ewentualnie uzyskać. To tak bym odpowiedział na to pytanie. Moi drodzy, my jeszcze do tematów in vitro będziemy na pewno z panem doktorem wracać, bo jeszcze nieraz się spotkamy. Będziemy właśnie rozmawiać o jakości nasienia, o niepowodzeniu in vitro. Więc obserwujcie nas cały czas, a tymczasem już pozwolę sobie przejść do pytań, bo panie doktorze, jest bardzo dużo pytań. Już tu negocjuję, że tak powiem, w telefonie z panią Iwonką, czy nie dałoby się spisać tych pytań, żeby pan odpisał w międzyczasie, w trakcie pracy, ale dobrze, spróbujemy przynajmniej parę tych pytań, moi drodzy, zadać. Ania zadała bardzo ciekawe pytanie, panie doktorze, o cukrzycę. No właśnie, jak wygląda procedura in vitro, kiedy kobieta jest chora na cukrzycę? Czy w takim przypadku warto podchodzić? Oczywiście mamy wiele pacjentek, które w cukrzycy zaszły w ciąży i urodziły dzieci. W tej chwili cukrzyca nie jest już takim dramatycznie, powiedzmy, przebiegającym schorzeniem, które uniemożliwia uzyskanie ciąży, zwłaszcza przy metodzie in vitro. Więc podstawowa rzecz, cukrzyca musi być odpowiednio ustawiona, uregulowana. Nie każda cukrzyca daje się tak ładnie uregulować, ale przy funkcjonowaniu pomp jesteśmy w stanie jednak doprowadzić pacjentkę do dobrego stanu, jeśli chodzi o glikemię, i ciąża jest możliwa i również przebieg ciąży nie musi być dramatyczny, może ta ciąża przebiegać normalnie. Dużo pacjentek z cukrzycą rodzi. Dobra, Kasia, biorę twoje pytanko, już sobie przeklejam, ciach, 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 o, i złośliwość, o, rzeczy martwych. Test HBA, a rezultat in vitro. Jak wygląda taka procedura, obniżony test HBA? No to jest jedno z zupełnie podstawowego badania nasienia. Nie można się na tym sugerować całkowicie na tym badaniu, ale jeśli mamy problem, czyli obniżony test wiązania, jest to pośrednie wskazanie do programu in vitro, więc oczywiście też obserwujemy to, że w przypadku nieprawidłowości polegających na złym wyniku testu HBA, jak również na złym wyniku defragmentacji, mamy troszkę gorsze osiągnięcia w hodowli zarodków, więc na pewno ma to wpływ na rozwój zarodków. Dlatego to jest wskazanie do in vitro. Już kolejne. Aguś, napisz mi jeszcze raz to pytanie, bo ono mi gdzieś uciekło. Ja o tobie pamiętam, kochana, i zaraz przeczytam, ale napisz mi, proszę, albo w wiadomości choćby prywatnej, bo ono było długie. Kolejne pytanie. Padło stwierdzenie, że u kobiet z macicą jednorożną łatwiej uzyskać ciążę przez IVF. Dlaczego łatwiej? To wynika z budowy anatomicznej, czyli z nieprawidłowości, bo macica jednorożna jest to macica nieprawidłowa, gdzie przebieg włókien macicy jest nieprawidłowy i prawdopodobnie jajowód też funkcjonalnie niekoniecznie musi być prawidłowy. Zdarza się, że te macice mają inną kurczliwość, która nie pozwala na właściwe przejście zarodka z jamy macicy, czyli ze jamy otrzewnowej, czyli ze strzępków jajowodu do macicy. I dlatego, jeśli wkładamy gotowy zarodek do takiej jednorożnej macicy, szanse na uzyskanie ciąży mamy większą, ponieważ endometrium w takiej jednorożnej macicy może być zupełnie prawidłowe. Ono może mieć prawidłową budowę histologiczną i może przyjąć ciążę. To jest to po prostu uwarunkowane funkcjonowaniem przy tej nieprawidłowości anatomicznej. No dobra, znalazłam pytanko, bo jak powiedziałam, że z panem będzie znowu ten webinar, to dziewczyny mi już atakowały, żeby o nich pamiętać. Panie doktorze, w prywatnym tym czacie przesyłam pytanie, to już chowam, a tu w prywatnej. Podczas podejścia do transferu w trakcie USG zostało stwierdzone, że jest we mnie za dużo płynu i że nie można wykonać transferu.
wezwany został lekarz, troszkę tam coś porobili i po godzinie sprawdzili jeszcze raz. Było lepiej, więc do transferu doszło, ale nikt mi nie wyjaśnił, skąd ten płyn, dlaczego było go tak dużo, czy może się pojawić przy kolejnych stymulacji. Jak uniknąć tego? Może się, jest to bardzo nieprzyjemna sytuacja, jeśli podchodzimy do transferu i w jamie macicy mamy płyn czy śluz, to już próbujemy odessać na przykład taki płyn i wówczas te warunki mogą być lepsze. Z reguły ten płyn pochodzi niestety z jajowodów, bądź też może pochodzić z blizny po cięciu cesarskim uprzednio wykonanym. Ale najczęściej z jajowodów i trzeba ocenić jajowody. Jeśli mamy podejrzenie wodniaka jajowodów, to należy taki wodniak usunąć. Jeśli to pochodzi z blizny po cięciu cesarskim, to też są metody operacyjne, które pozwalają na zlikwidowanie tego stanu, aczkolwiek jest to już procedura trochę trudniejsza, ale można pokusić się o taki zabieg. Dobra, Aneta pyta, jak ma się dwa mięśniaki śródścienne, to czy one nie przeszkadzają w IVF? Standardowe pytanie albo standardowa sytuacja gabinetowa. Pacjentka przychodzi z mięśniakiem i mówi, że pan doktor, którego była, powiedział, że one nie przeszkadzają. No więc ja mam na to prostą odpowiedź. Na pewno nie pomagają. Na pewno nie pomagają. Jeśli coś jest, a nie pomaga, to może przeszkadzać. Więc wszystko zależy od wielkości mięśniaków, od umieszczenia mięśniaków, umiejscowienia, lepsze słowo, mięśniaków w macicy, czy ma to kontakt z endometrium, czy wpływa to na kształt jamy macicy i jaka jest wielkość. Nie? Jeśli to są małe mięśniaki, śródścienne w mięśniu macicy, to rzeczywiście można przymknąć na nie oko i uważać, że to nie powinno mieć wpływu na skuteczność programu in vitro. Natomiast jeśli wykonujemy kilka transferów i nie uzyskujemy ciąży pomimo tego, to trzeba się zastanowić, czy nawet mniejsze mięśniaki nie usunąć. Bo nigdy nie wiadomo, jak one wpływają na czynność skurczową macicy, która też ma znaczenie i na ukrwienie macicy, bo to też ma znaczenie w przygotowaniu macicy do przyjęcia zarodka i do rozwoju ciąży. No dobra, a Maja pisze tak, endometrioza, niedrożne, zarośnięte jajowody, przerośnięta macica, jest szansa na przepchanie jajowodów, czy tylko in vitro? No właśnie, panie doktorze, bo tego, o tym żeśmy nie rozmawiali, jajowodach, które można udrożnić, okay, czy to w ogóle ma sens? Jeśli niedrożne, zarośnięte, to jest pytanie, czy mają wodniaki, czy nie. Bo jak mają wodniaki, to usuwać i robić in vitro. I w ogóle nie zawracać sobie głowy, nie tracić, proszę, czasu. Nie wiem, co to znaczy przerośnięta macica. Rozumiem, że powiększona, ale tutaj istnieje ryzyko, że może być tak zwana endomioza, czyli endometrioza w mięśniu macicy. I to już jest trudniejsze. To wymaga obejrzenia w ultrasonografii przez doświadczonego lekarza, żeby udzielił pani jakiejś mądrej podpowiedzi, co z tym robić. Na przepchanie jajowodów, no próbuję, były próby kateterowania jajowodów, są próby pod ciśnieniem przepychania płynu przez jajowody, ale to są metody, które są niestety nieskuteczne. Natomiast zwiększają ryzyko powstania ciąży pozamacicznej później, w dalszym etapie leczenia. I tu w takim przypadku, pani Maju, jeśli mamy endometriozę i to, co pani tutaj napisała, to trzeba się zastanowić, czy najpierw zoperować i później robić in vitro, czy najpierw spróbować in vitro, a jak nie wyjdzie, to zoperować i kolejne in vitro, bądź kolejny transfer. No właśnie, a Gosia, nie, teraz jeszcze tutaj, o, ciach, cukrzyca PCOS skończone 40 lat, pozostaje tylko in vitro, czy spróbować jeszcze czegoś? Wyniki dobre, jajowody drożne, pierwsze ciąże naturalne, zajście po drodze poronienie.
No to znowu mamy podobną sytuację, ile lat to wszystko trwa, bo to, że pani ma 40 lat, to oczywiście, że jest już tak trochę lekko jesiennie, ale jeszcze może nie, jeszcze tam we wrześniu też potrafi być ładna pogoda. Natomiast ile lat jesteście bez ciąży, jeśli ja bym w takiej sytuacji będąc konsekwentnym z tego, co powiedziałem do tej pory, napadnia panią na imię. Za dużo jest czynników obniżających szanse na uzyskanie ciąży. Bo mamy cukrzycę, mamy PCO, mamy wiek, nie wiemy ile trwa niepłodność, nie wiemy jaka jakość ciąży. Ale te czynniki, jest za dużo elementów obniżających szanse na uzyskanie ciąży na kobiety. Jeszcze tutaj, ojej, cały czas mi tutaj jeszcze plunka. Obiecuję, że zaraz pana już puszczę. Dobra. No to ciach, jeszcze Anetka tutaj takie pytanie, co może być powodem pustego jaja płodowego? Była wykonywana inseminacja. Aneta, najczęstszą przyczyną, a w zasadzie można powiedzieć, że chyba główną przyczyną i jedyną pustego jaja płodowego to jest nieprawidłowy rozwój zarodka. No tylko co jest przyczyną nieprawidłowego rozwoju zarodka? No albo błąd w plemniku, albo błąd w komórce, albo błąd w rozwoju zarodka na wczesnych etapach. Czyli na etapie powiedzmy z pierwszych dwóch tygodni, trzech. Wtedy dochodzi właśnie do powstania pustego jaja płodowego, więc takie są przyczyny. Nie jesteśmy w stanie najczęściej dowiedzieć się, jaka była konkretnie przyczyna, bo ani nie mamy możliwości tak naprawdę zbadania komórki jajowej, ani nie mamy możliwości zbadania plemnika. Ja mówię o pełnym zbadaniu, nie mówię o jakichś powiedzmy morfologicznych próbach oceny, bo oczywiście w programie in vitro my pod mikroskopem oceniamy dobra komórka, M2 dojrzała, wszystko morfologicznie prawidłowo, tak samo z plemnikiem, ale genetycznie nie mamy do końca możliwości zbadania tych gamet, a to później daje najczęściej efekt w postaci nieprawidłowego zarodka, bądź zadziała jakiś czynnik teratogenny, tak to nazywamy, powiedzmy, na wcześniej rozwijający się zarodek, jak chociażby wirus grypy czy COVID-a, chociażby. Grypa bardzo często, dlatego dużo polonień jest w okresach grypowych, gdzie na wczesnym etapie ciąży, w poczętych ciąż naturalnie, dochodzi do uszkodzenia zarodka i mamy wtedy puste jaja. Kasia jeszcze się pyta o męski czynnik. Czy teratozospermia jest wskazaniem właśnie do inseminacji lub in vitro? Czy są inne sposoby na poprawę jakości nasienia? Z mężczyznami to wieczny problem, pani Kasiu. Leczenie najczęściej jest niestety, ale nieskuteczne, co nie znaczy, że nie powinniśmy podejmować się takiego leczenia. Tylko też nie można wierzyć w to, że jak będziemy przyjmowali suplementy czy leki poprawiające powiedzmy wyrzut hormonów u mężczyzny, bo takie się też stosuje, czy leki przeciwzapalne w ciągu roku czy dwóch, to da jakiś efekt. Trzeba patrzeć całościowo, jak ciężkie jest uszkodzenie. Jeśli jest bardzo duża teratozoospermia, w którymś momencie trzeba się decydować na albo na inseminację, albo na program in vitro. Oczywiście można zawsze zacząć od inseminacji, ale jak nie wyjdzie 3-4 inseminacje, albo na przykład w preparatyce nasienia widzimy, że w ogóle nie możemy wypreparować dobrych plemników, to wtedy trzeba podjąć decyzję o programie in vitro. A Kasia pyta się, w jaki sposób przygotować się do in vitro? Mam na myśli dietę, suplementację, których efekty są widoczne po kilku miesiącach? Pani Kasiu, to zależy jaki jest poziom wyjściowy, bo na pewno dobrze jest trzymać dobre BMI. Więc jeśli mamy BMI nieprawidłowe, czyli wysokie, to zrzucenie kilku kilogramów, trochę wyszczuplenie się przed programem in vitro spowoduje, że lżej pacjentka przejdzie taką stymulację, taki program in vitro, będziemy mieli lepsze komórki jajowe, zużyjemy mniej leków, czyli mamy wszystko lżej, mniej kłopotów i taniej. Suplementację też trzeba tu bardzo uważać z przedobrzeniem.
Ja uważam, że im bardziej naturalnie podchodzimy do problemu niepłodności, tym największe mamy szanse. Czyli nie można żyć tym na co dzień bez przerwy. Jeśli już, to raczej właśnie skupić się gdzieś tam, pójść na siłownię, czy poćwiczyć, czy zająć się jakimiś takimi aktywnościami, które spowodują, że zrzucimy trochę tych kilogramów, niż mamy objadać się 10 suplementami, bo to nic nie da. Tam w tych suplementach jest mnóstwo przekłamań również, to nie są leki. Można również się za mocno jakimś mikroelementem nasycić i też to nie jest zdrowe. Więc tutaj nie waliujmy. Weźmy jakiś, wybierzmy dobry suplement, ale jeden, a nie 10. Jak zaczniemy brać garściami omega 2 i wszystkie koenzymy plus kwas foliowy, plus żelazo, to rozstroimy sobie żołądek i taki będzie z tego efekt. Więc za dużo nie suplementujmy. Wrócę do tej wagi, to jest naprawdę bardzo, zwłaszcza u pacjentek z PCO, jest to kluczowa sprawa w łatwości wystymulowania do programu in vitro. Nie ma sensu też się czekać na efekty jakieś miesiącami. 2-3-4 miesiące maksymalnie jakieś skupienia się na dobrej diecie, czyli dobrym odżywianiu, zdrowym odżywianiu i to wystarczy. Bardzo fajnie, że Pan powiedział o tych suplementach, bo dziewczyny często widzę, że jedna drugiej mówi weź to albo to, no to tak czasami nie działa, nie? Lepiej się doradzić lekarzy. Nie ma diety cud i nie ma. Tak. Nie ma suplementów, które uzupełnią wszystko. Nie każdemu jest potrzebne wszystko. Czasami brakuje czegoś jednego i jeśli uzupełnimy to, biorąc jakiś suplement, to super. Ale to nie znaczy, że mamy jeść te suplementy w sposób ciągły i garściami. Kontrolujemy witaminę D, bo to wszyscy mamy niedobory w naszym klimacie. Fajnie, że Pan to powiedział, super. No dobra, wywołał Pan COVID. Hasło przeszło gdzieś tam, w którejś odpowiedzi. Ile czasu od szczepienia dawką przypominającą przeciw COVID trzeba poczekać przed in vitro inseminacją? Nie ma jasnych wskazań, bo wszystkie wskazania, które były na początku pandemii. W tej chwili już zbieramy coraz więcej informacji. Natomiast zdroworozsądkowo to chyba wystarczy poczekać te jeden cykl tak naprawdę. Jeden cykl po dawce przypominającej, czyli dać sobie ten czas na przechorowanie ewentualnie tej dawki, bo takie objawy niektórzy po szczepieniu mają, że po prostu lekko chorują, czyli mają lekkie objawy przeziębienia, czasami niektórzy się źle czują. Więc dać sobie ten czas i ja uważam, że nawet 2 tygodnie, jeśli nie ma już żadnych objawów po 2 tygodniach od szczepienia, to można robić normalne leczenie. Dobra, i kolejne pytanie, też oczywiście z tej samej linii. Ile od przybycia COVID należy odczekać z podejściem do procedury? Występowała gorączka u obojga. Czy też coś wiadomo o tym? No tutaj troszeczkę trudniejszy temat, bo jak przechodził ktoś w sposób ciężki, to wiemy, że po COVID-zie ludzie dochodzą w ciągu kilku miesięcy do siebie, a nawet i dłużej. To zależy od tego, jak się czują. Jeśli się dobrze czują, to miesiąc po COVID-zie czy 2 miesiące uważam, że można normalnie podchodzić do procedury. Jeśli natomiast źle się czują, jeśli mają dodatkowe dolegliwości, mogą mieć kłopoty z oddychaniem, mogą mieć kłopoty z bólami głowy, czy z kłopoty ze spaniem. Część pacjentów zgłasza, że się bardzo poci na przykład po przejściu COVID-u. Pojawiają się czasem dolegliwości przypominające choroby układowe, czyli jakieś bóle stawów. No wtedy można pokusić się o odczekanie troszkę dłużej, bo to by sugerowało, że układ immunologiczny cały czas jest aktywny i cały czas jest pobudzony i na taką aktywność układu immunologicznego nie nakładałbym takiej powiedzmy no już wysokospecjalistycznej próby zajścia w ciążę, ze względu, że ona może się, większe prawdopodobieństwo, że się nie powiedzie. To tutaj jeśli są duże objawy po, poczekajmy może te więcej niż ten 1-2 cykl. I Magda jeszcze ma taki króciutki przypadek. Jakie są szanse na ciążę podczas IVF przy PCOS i MH1,86? Pani Magdo,
AMH-186 z PCOS to się kłóci, bo jak takie AMH, to nie powinno być teoretycznie rozpoznania PCOS, ale zakładam, że jajniki wyglądają jak policystyczne. Pełne szanse pani ma. Pełne, czyli reszta czynników, które decydują o tym, czy program jest skuteczny, czy nie, czyli to, jak, ile pani ma lat, jak przebiegnie stymulacja, czy uzyskamy dobre komórki, no to na jeden transfer mamy około 35% szans, natomiast wskaźnik kumulacyjny, czyli na jedną punkcję można powiedzieć, no to jest w granicach 65-70%. W tym przypadku pacjentki do 35 roku życia, bo jak mamy pacjentkę powyżej, to musimy jednak to wszystko już troszeczkę obniżyć. Dobrze, jeszcze słyszę, że gdzieś mi tam plumka pobocznie. Dobrze, panie doktorze, ostatnie. Prześlę to panu też w prywatnej wiadomości ciach. No tak na koniec, że pan nam poświęci tyle czasu, pewien pan Patryk napisał pod jednym z postów u nas: świetny człowiek i lekarz, miałem przyjemność rozmowy z doktorem Rugaczem, podejście do pacjenta to mógłby być wzór do naśladowania, polecam również zrobić wywiad z panem doktorem Olafem Lindertem w tej samej kliniki, dwa wielkie umysły i przede wszystkim ludzie. Panie doktorze, tym pięknym akcentem chciałabym zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję ślicznie za poświęcony czas, że znowu pan się podzielił z tą swoją wiedzą. No i co? Moi drodzy, zapraszam wszystkich, bo jeszcze będziemy z panem doktorem rozmawiać, będziemy nadal drążyć temat in vitro, ale nie tylko. Natomiast odsyłam was do strony też Kliniki Bocian, tam jest fajna zakładka właśnie leczenie i skuteczność. Kliknijcie sobie w in vitro. Dużo bardzo fajnych informacji na ten temat, bardzo fajnie przygotowana w ogóle ta strona, więc tam was serdecznie odsyłam, moi drodzy. Panie doktorze, kłaniam się dzisiaj niziutko, bardzo panu dziękuję, proszę pozostać w dobrym zdrowiu. Ja muszę ad vocem jeszcze, bo fajnie się czyta takie słodkie recenzje i ja bardzo dziękuję za takie miłe słowa, natomiast są również pacjenci, którzy mogą oceniać inaczej, mają do tego pewne prawo, ale prosiłbym o wyrozumiałość, bo czasem pacjent musi być też przygotowany na szczerą informację. Ta szczera informacja czasem boli pacjenta. Ja z tym mam osobiście problem swój taki wewnętrzny, bo też nie chciałoby się powiedzieć, oczywiście można powiedzieć to łagodniej, albo złe informacje można przekazać na różne sposoby. Lekarze starają się przekazać te informacje w sposób jak najbardziej przyjazny, ale czasem nie da się tego zrobić tak elegancko, żeby to wyglądało ładnie i wtedy również pacjent może poczuć się w jakiś sposób troszkę dotknięty. I tacy pacjenci na pewno też są. To nie zawsze są takie miłe opinie. Dobrze, dziękujemy panie doktorze ślicznie. Pozdrawiam pana serdecznie. No i co? Do zobaczenia, panie doktorze. Do widzenia. Do widzenia. Moi drodzy, przepraszam, nie zdążyliśmy wszystkich. Aniu, szkoda, że celiaki zawsze jest pomijane. Proszę cię, zaraz będę odszukiwać swojego pytania i zadam panu doktorowi oczywiście przy następnej okazji. Wiele pytań niestety zostało pominiętych, nie jesteśmy w stanie wszystkich po prostu przerobić tematów, więc proszę też tu właśnie o wybaczenie. Nie jest tak, że my nie chcemy, ale lekarze też są już czasami po dyżurach i nie możemy ich przetrzymywać, bo więcej do nas nie przyjdą. No dobra, dziękuję serdecznie wszystkim dzisiaj za te pytania, że byliście z nami. Dziękuję za rozpowszechnianie tej wiedzy właśnie z pierwszej ręki, którą możemy właśnie dostarczać z takimi ekspertami do was, do domu. Za dzisiaj dziękuję również firmie Organon. Pozdrawiam i do usłyszenia.